Poprzednia podwyżka opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych nastąpiła zaledwie kilkanaście miesięcy temu, w lipcu 2020 roku. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej Suwałk samorządowcy zdecydowali o kolejnym wzroście należności. Według prognozy ratusza w 2022 roku system pochłonie niemal 15 300 000 zł. Lwią część tej kwoty, niemal 9 milionów, kosztować będzie zagospodarowanie odpadów, prawie 6 milionów. Zapłacimy za transport. Prócz tych dwóch działań w prognozie uwzględniono również koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obliczone na nieco ponad 400 tysięcy i szereg innych wydatków, takich jak wynagrodzenia obsługujących system pracowników ratusza, koszty edukacji ekologicznej, egzekucji należności. Na te cele według obliczeń urzędników pójdzie około 350 tysięcy złotych. Opłata musi rosnąć, bo z każdym rokiem wytwarzamy coraz więcej odpadów, ale to nie jedyna przyczyna. Wynika z uzasadnienia przedłożonego radnym przez prezydenta miasta. Spalarnie wciąż utrzymują ceny swych usług na wysokim poziomie, jednocześnie rosną koszty paliwa i prądu. Rosną też wydatki na wynagrodzenia pracowników. Czesław Frankiewicz przypomina również, że w Suwałkach powstaje instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów, kosztująca ponad 26 milionów złotych. Proponowana w Suwałkach stawka 41 zł od gospodarstwa domowego stanowi 38% ustawowej stawki maksymalnej, która w 2021 roku może sięgać około 107 zł miesięcznie od gospodarstwa, informuje Rankiewicz. Podniesienie stawki odczują osoby najuboższe, prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Do tej pory mogły one liczyć na miejską dopłatę do śmieciowego rachunku w wysokości 13 zł. Jednak naprawdę niewiele osób z tego osłonowego działania skorzystało. W 2020 roku świadczenie przyznano zaledwie 22 osobom, w tym roku 29. Ogółem przez dwa lata na tę pomoc wydano kwotę ledwie przekraczającą 4000 zł. To niewiele, ponieważ próg dochodu uprawniający do wsparcia sięgał zaledwie 1500 zł. To naprawdę drakoński warunek i co ważne, nie jedyny. Według najnowszych zasad na pomoc w opłatach za odpady mogą liczyć samotne osoby z dochodem nie przekraczającym 2000 miesięcznie. Ale prócz kryterium dochodowego jest jeszcze szereg innych warunków, które trzeba spełnić łącznie. Osobom, które przejdą przez to gęste sito, ratusz gotów jest dopłacić 20 zł za miesiąc. Według szacunków magistratu na realizację tej pomocy miasto wyda w skali roku około 10 tysięcy złotych.